Witaj Arturze w naszej kolejnej odsłonie odnośnie tego, w jaki sposób manipulować i jak, może nie jak manipulować, ale w jaki sposób bronić się przed manipulacją i w jaki sposób, jakie są metody tej manipulacji, no po to, żebyśmy byli świadomi, jak się nie dać nabić w butelkę, mówiąc to kolokwialnie, tak? Witaj Arturze. Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. W tym odcinku będziemy omawiali dość szczegółowo pewne metody, których jest dość sporo i których należy być świadomym, żeby po prostu nie dać się na nie złapać. Tak? Ja oddam Tobie głos i jeżeli możesz, to proszę bardzo przejdź po kolei przez te wszystkie metody. Oczywiście później podstawimy slajdy i wyświetlimy na ekranie wszystko to, co może być Wam pomocne, po to, żebyście sami mogli zweryfikować pewne informacje. Więc oddaję Ci głos. Proszę bardzo, Arturze. Witam serdecznie nas wszystkich. Ja się cieszę, że przez dwa spotkania omawialiśmy tematy związane z mózgiem, jak mózg człowieka funkcjonuje, jak on po prostu gra, no nie? Omawialiśmy też książkę, którą wcześniej przedstawialiśmy, Być jak Sherlock Holmes, a przynajmniej pewne zasady, które w niej zostały ujęte, które tak na marginesie polecamy. Oczywiście. Natomiast, bo jest naprawdę ciekawą pozycją. Natomiast jest jeszcze taka druga ciekawa pozycja Eriki Bernie, w co grają ludzie. Jest to bardzo fajna pozycja, może kiedyś do niej dojdziemy, ale też na wszelki wypadek zahaczę, że warto taką pozycję kiedyś sobie przewertować. I tutaj chwileczkę, bo Być jak Sherlock Holmes jest to wspaniała książka do tego, jak prowadzić dochodzenie, a niekoniecznie do tego, jak nie dać się nabić w butelkę, jak nie dać się oszukać, tak? Mhm. Także tutaj uściślijmy. Natomiast ten temat, ta druga książka, o której ty mówisz... Eriki Bernie, w co grają tak. ludzie, dotyczy dokładnie, jak nie dać się nabić w butelkę, między dokładnie innymi. Dokładnie o to chodzi. Mhm. Oczywiście. Ja chciałbym przedstawić, tak zebrałem tutaj 25 bodajże metod manipulacji, które są bardzo często wykorzystywane, ale nie do końca jesteśmy ich świadomi, szczerze mówiąc. Jakoś tam starałem się je też nazwać, żeby zobaczyć, w jaki sposób one działają. Pierwsza to jest przede wszystkim zasada kontrastu. Zasada kontrastu, no załóżmy, przychodzimy sobie do jakiegoś sklepu i chcemy sobie kupić komputer, który kosztuje powiedzmy, no nie wiem, z 5000 zł, ale przy zakupie ten sprzedawca będzie nam proponował, że możemy do niego kupić jeszcze, dokupić jakieś super głośniki, prawda, czy też jakiś tam inny dodatek, gdzie w zasadzie my po to nie przyszliśmy, my po ten dodatek w ogóle nie przyszliśmy do tego sklepu, no ale cena w tym przypadku tych, załóżmy, głośników będzie kosztowała zaledwie 200 zł, prawda? Powstaje pytanie, czy to jest manipulacja? Oczywiście, jest to przeważnie cena nie z tej niższej półki tych głośników, no ale przecież czym jest te 200 zł w porównaniu do tych 5000, które chcemy wydać na ten komputer, więc patrząc przez pryzmat 5000 nie zauważamy tej kwestii tych 200 zł, prawda? A równie dobrze, jakbyśmy przyszli oddzielnie szukając głośników, to z pewnością znaleźlibyśmy też głośniki tej samej klasy, ale prawdopodobnie tańsze. To jest chwyt, który bardzo często brany jest przykładowo w jakimś sklepie, że mamy kup coś plus coś za jedyne coś. A jak sobie podliczymy, to się okaże, że jak kupimy jedno i drugie oddzielnie, bez tej promocji, tak, to wyjdzie nam taniej niż w tym zestawie. Bardzo często takie chwyty są właśnie robione, prawda? Oczywiście tutaj, dajmy na to, sprzedawca będzie nam wciskał jakieś kity w postaci sloganów, w postaci, że super głośniki, które są specjalnie przystosowane właśnie do tego komputera, prawda? No właśnie do tego komputera, bo ten komputer kupujesz. No nie, jakbyś kupował inny, to by były przystosowane super do innego komputera, prawda? Dokładnie. To jest manipulacja zwana zasadą kontrastu. Druga przykładowo zasada, metoda manipulacji, to można by ją nazwać reguła wzajemności. Na przykład, kelnerka przynosi ci zamówiony obiad, a ty w zamian przeważnie dajesz jej napiwek. Na przykład na Zachodzie jest to nawet też popularne, że jest konieczność dawania napiwku, co dla mnie jest w ogóle niezrozumiałe, bo USA to jest tak jej jest. Obowiązek, żeby mi przynieść, tak? A to, że ja dam napiwek, to na przykład, nie wiem, mam dobry humor, nie wiem, szczególnie mi smakowało, nie wiem, dowcipna kelnerka była, no i dlatego... No szczególnie jako... jestem zadowolony z usług danej restauracji. Ale niekoniecznie muszę być zadowolony z tej usługi. Po prostu usługa nie wybiega ponad standard, więc ja nie muszę dawać tego napiwku. No ale kelnerka przynosi nam na przykład zamówiony obiad, a my w zamian z reguły dajemy mu jakiś tam napiwek. Albo na przykład, inny sposób, hostessa w jakimś sklepie częstuje nas kawałkiem czekolady, natomiast my w ramach wdzięczności w zamian kupujemy
całą tabliczkę. Albo przykładowo w przypadku kobiet. Kobieta dostaje jakąś próbkę perfum, nie wiem, z Avonu przykładowo, dajmy na to. No i w ramach wdzięczności za jakiś czas kupuje cały flakon z tego, prawda? W ramach wdzięczności wtedy mówi swojemu facetowi, że to jest to, co jej się podoba. Tak, właśnie to jej się spodobało. I to również jest manipulacja. Dlaczego? Dlatego, że dostając jakiś prezent, czujemy jakąś tam, załóżmy, wdzięczność. Przecież musimy zdać sobie sprawę z tego, że ta hostessa reklamuje tą czekoladę, to jest jej praca, tak? To jest ta sama sytuacja, co do mnie dzwoni, nie wiem, ktoś przykładowo z Orange i zaczyna mi tłumaczyć, jakie to Orange jest wspaniałe. Natomiast ja mu mówię, panie, gdybyś pan pracował w Playu, to byś pan gadał, jaki Play jest wspaniały na przykład, no nie? No taka jest prawda, bo taka jest twoja praca. Jak się z tego wymigać? Dwie możliwości. Po prostu albo ktoś nie bierze małych prezentów, jeżeli ma w sobie poczucie takiej wdzięczności, że musi coś oddawać, tak? Bo nic nie musisz, to jest jej praca. Ty możesz sobie przejść, wziąć 10 tabliczek czekolady, a żadnej nie kupić. Nie masz takiego obowiązku, nie jesteś zobligowany. No ale reguła wzajemności też, zwłaszcza w supermarketach, jest takim pewnym sposobem manipulacji, prawda? Trzecia metoda, można by ją nazwać zamknięte pytania. Czyli rozmawiam z kimś, a ktoś próbuje mnie prowadzić na sznurku. Czyli zadajemy pytania w postaci. Chcesz iść do kina na komedię czy na horror? Czyli on w punkcie wyjścia zakłada, że ja chcę z nim iść do kina. Ja wcale nie chcę z nim iść do kina. I od razu mówi, jaki film, nie? Tak, zacznie mówić, jaki film. Albo na przykład jakiś telemarketer dzwoni do człowieka i zaczyna mówić, opowiadać baśnie tysiące, jaką to wspaniałą książkę oprawioną w skórę mają, bo jest to teraz szczególna rocznica i kończy dyskusję mówiąc, czy właśnie mam go zapakować i na jaki adres mam panu wysłać. Tak. Na żaden adres, panie. Ja w ogóle go nie chcę tego, nie? Ogólnie. Ale oczywiście, jeśli ktoś pyta w ten sposób, to po prostu de facto psychologicznie ogranicza on jakąś naszą odpowiedź, bo z góry zakłada, że ja na pewno z nim do kina pójdę i pozostaje tylko taki dylemat, na jaki film pójdziemy. Ale tak naprawdę to ogólnie, prawda, to jest to samo, co by była sytuacja, przykładowo, kiedy ktoś by zaczął, jeśli ja bym podszedł do kobiety i zaczął mówić, słuchaj, co chcesz zjeść ze mną na kolację, kurczaka czy indyka? No. Tak, dokładnie. Ona wcale nie chce iść ze mną kolacji, nie? Dokładnie. Tutaj wiesz co, ja później jeszcze skomentuję, bo ja też mam doświadczenie tutaj właśnie z zakupem różnych rzeczy i powiem szczerze, że tutaj no, dość dobrze wyrobiłem się, jeśli chodzi o przeciwstawianie się tego typu manipulacjom. Nie jest to wcale takie trudne, jakbyście myśleli, tylko trzeba po prostu stosować się do pewnych zasad. Ale proszę, kontynuuj. Stosować się do zasad i tak naprawdę, ale to do tego jeszcze będziemy przechodzić. Kolejna metoda związana z manipulacją, to można by nazwać tą metodę manipulacji jako zaangażowanie. Czyli po prostu idziemy do sklepu i wiemy, że chcemy kupić dany model, przykładowo komputera. Jesteśmy w tym sklepie. No a sprzedawca nam zaczyna wciskać bajki, że właśnie ten model, który my chcemy kupić, nie do końca jest takim udanym modelem danego producenta, no i zaczyna wymieniać kilka jego innych tam wad, prawda? No troszeczkę brzmi to absurdalnie, ale to także jest pewien sposób manipulacji, bo my, jako że po prostu szliśmy do tego sklepu z pewnym celem, będziemy dążyć do tego, żeby ten cel zrealizować i zapewne powiemy sprzedawcy nasze argumenty, które za tym właśnie na przykład modelem będą przemawiały. Czyli krótko mówiąc, nawet jak nie mamy racji, to i tak ją mamy, prawda? I często jest tak też, że w takiej małej kłótni osoba, która wie, że nie ma racji, próbuje za wszelką cenę bronić swoich przekonań, sypiąc naprawdę bardzo absurdalne argumenty, które bardzo często mogą kogoś wytrącić przykładowo z równowagi. Ja pamiętam, jak szedłem kupić samochód i była taka sytuacja, że wszedłem do jakiegoś tam salonu i ktoś mi mówił, że jest to coś takiego, że mamy akurat samochody z ubiegłego roku i tak dalej, coś tam, no i podał jakąś tam cenę i tak dalej. Ja potem poszedłem do innego salonu i mówię, że no wie pan, no ja chciałem tam, ale tam mi powiedzieli, że ja za tańszą cenę kupię. On mi mówi, no tak, ale panie, wie pan, tam pan masz zeszłoroczny, to tamto, siamto i próbował wykpić tego gościa z poprzedniego salonu. Ja mówię do niego, no dobrze, no tego gościa już pan wykpił, a teraz jaką pan ma propozycję dla mnie? No nie? No i następuje niezręczna cisza, bo się okazuje, że,
że propozycji nie ma żadnej, bo to się tylko kończy na jakimś tam na przykład wykpieniu, żeby... To ja tutaj muszę też jeszcze coś dodać, bo też byłem w podobnej sytuacji, gdzie kupywaliśmy samochód, tylko że my zrobiliśmy to w ten sposób. Po pierwsze, trzeba zrobić research. Zawsze, zawsze musimy być przygotowani. Zawsze musimy wiedzieć, czego chcemy, żeby ktoś nam nic nie wcisnął. I my zrobiliśmy to w ten sposób, że umówiliśmy się w jednym salonie na godzinę, załóżmy tam 11, a w drugim salonie na godzinę 12. I zawsze jest tak, że coś się tam opóźni, jakieś są poślizgi. Poszliśmy do tego pierwszego salonu. To był salon BMW i Audi, tak a propos. Poszliśmy do salonu BMW i zaczynamy rozmawiać. Ja mówię, że po prostu mam też wizytę, tam taką konsultację ustaloną właśnie już zarezerwowaną tam na, za godzinę. Także musimy się sprężać z tym. Nie mówię, że po prostu, żebyśmy po prostu doszli do jakiegoś porozumienia. Oczywiście facet się tam uśmiechnął pod nosem, bo to jest stały trik taki, który każdy robi po to, żeby w jakiś sposób się tam obronić i też odebrał to jako manipulację, ale w tym wypadku to naprawdę była prawda. Nie? W każdym razie w trakcie naszej rozmowy dzwonił z tamtego salonu Artur, żebyś ty widział, jacy oni nagle zaczęli być elastyczni. Bo ja powiedziałem przy nich, ja mówię tak, proszę, no jeszcze jestem tutaj w tym salonie i właśnie szczegóły omawiamy pewne. No i wtedy okazało się, że oni naprawdę zrozumieli, że ktoś na mnie czeka. Nie, wiecie, ja tylko mówię, że można coś takiego zaaranżować i można po prostu przed czymś takim się bronić, nie? Jeżeli nie chcecie oszukiwać, nie chcecie, żeby ktoś do was zadzwonił i żeby ktoś wypowiadał się w tym tonie, jakby wam proponował jakiś samochód czy jakąś tam rzecz, nie? No to możecie naprawdę zaaranżować w bardzo bliskim czasie. Blef też jest można, dobrą obroną, nie? Oczywiście, że tak, nie? No. Kolejna metoda dotyczy przykładowo prezentu. Ja bym ją nazwał, że to jest taka metoda troszeczkę na żebraka, bo idziesz sobie ulicą, podchodzi do ciebie jakiś gościu i prosi cię o 5 zł. No nie dasz mu, no bo przecież nie bez jakiej racji masz mu dać te 5 zł, prawda? No ale on widząc twoją postawę, że mu to nie dasz, no to mówi, no to daj pan chociaż 50 groszy, tak? No i ty wtedy zaczynasz sobie uświadamiać w głowie, no zaraz, no 5 zeta to mu nie dam, no ale te 50 na odczepne to mu dam, tak? No, no ale on od 10 takich obskoczy i też będzie miał 50 zł. Co? To też jest... To jest tak jak w tym kawale, ja muszę to powiedzieć, tak? Co siedzi żebrak i tak pod kościołem. Facet co niedzielę daje mu 10 zł, nie? No i nagle pewnej niedzieli tam mówi do niego, dał mu 5 zł. No słuchaj, niestety, ale mój syn poszedł na studia, a żebrak do niego, no dobra, ale dlaczego moim kosztem, nie? Wiesz, to jest w ten sposób, nie? No ja też powiem jedno taki zwyczaj ślubny, który nie każdy wie, skąd w ogóle się wywodzi, bo najczęściej jest tak, że jak para młoda wychodzi z kościoła, to ludzie sypią na nich albo ryżem, albo grosikami, albo coś. W ogóle skąd ten zwyczaj ślubny się wziął? Ano, w średniowieczu była sytuacja, że para młoda wychodziła i to właśnie para młoda rzucała te grosiaki dziadom przed kościołem, prawda? No nie? Ze szczęścia, że biorą ślub. Natomiast no niestety teraz chyba dziady zrozumiały, o co chodzi i sytuacja się troszeczkę odwróciła, bo to oni rzucają na parę młodą, no nie? Szczerze mówiąc. No tak, zgadza się. Ja też tak mógłbym. No dobra, kolejna metoda, no, to by była taka metoda manipulacji, bym powiedział, na cytaty. Ponieważ manipulator bardzo często powołuje się na, albo cytuje innych, aby w ogóle pozbyć się jakichś emocji między sobą, a osobą tą, która jest manipulowana. No jeżeli on się powołuje na jakieś znane postacie, na jakichś swoich znajomych, czy też zupełnie w ogóle zmyślone czasami osoby, to może nam w ten sposób przemycać różne treści, prawda? Bo tak to ogólnie jest, że często nie chcąc mówić przykładowo, ktoś nie chce mówić, że to on miał takie doświadczenie, to rozmawiając z tobą będzie mówił, wiesz co, mój znajomy miał takie doświadczenie, tak? A jak dobrze się przysłuchasz tej rozmowie, to wychodzi na to, że to on miał to doświadczenie, a nie jego znajomy, tak. Prawda? Tak, tak. No. Kolejna sprawa to manipulacja na autorytety. No na przykład, weźmy sobie Banderasa, który reklamuje bank WBK, albo Marka Konrada, który reklamuje bank ING, albo załóżmy Franceskiego, który będzie reklamował i Getting Bank. No i różne inne osoby, które jakimś tam są autorytetami i w związku
w związku z powyższym. No mówimy, no jak on, kurde, aktor taki jest, ja go lubię, no to ten. Zresztą też nie chcę wracać permanentnie do tych samych tematów, ale zwróćcie uwagę, że 3-4 lata temu, jak trzeba było robić promocję pewnego produktu, to właśnie w dużej mierze celebrytów zatrudniano, którzy mówili, że to jest no, niesamowicie bezpieczne i w ogóle niesamowite konieczne, prawda? Jak to fajnie zaszczepić się, jak to fajnie zażyć ten preparat, który no. jest cudownym środkiem, dokładnie. Tak. Także właśnie wtedy ta metoda była nagminnie wykorzystywana, na celebrytę, prawda, na jakiś autorytet. Kolejna sprawa manipulacji, nazwałbym to prawo limitu, czyli istnieje ilość ograniczona, istnieje liczba miejsc limitowanych i oferta jest ważna do jutra. Mhm. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jest to wielka ściema, tak? To jest tak samo jak no, ktoś dzwoni do ciebie i powie, że jeżeli do 24 godzin złożysz to zamówienie, to dostaniesz jeszcze garnki do tego, prawda? No więc jeżeli ja dostanę do tego jeszcze garnki, to jaka jest rzeczywista wartość tego, co kupuję, tak? Bo to nie jest tak, że do jutra, bo ta oferta będzie ciągle oczywiście, aktualna. To jest taka tania zagrywka grająca troszeczkę na emocjach związanych z pewnymi utraconymi możliwościami, że mogę te możliwości za chwileczkę stracić, prawda? A sprzedawca bardzo często, ja mówię sprzedawca, bo nie chodzi mi tylko o produkty jakiejś rzeczy, ale które kupuję w sklepie, ale na przykład ktoś może sprzedawać pewne usługi. Ktoś może sprzedawać informacje. Informacje dokładnie, cokolwiek. To chodzi mi po prostu, każdy jest w jakimś tam stopniu, prowadząc biznes albo interes jakiś, jest w sumie sprzedawcą, no i on pewne nadwyżki bierze, prawda? Wyzbywa się pewnych nadwyżek w ten sposób. Kolejna metoda manipulacji to jest, mógłbym to nazwać sympatia. Czyli ponieważ jesteśmy kolegami, no to pożycz dychę, prawda? No, to jest, tak mi się bardzo podoba taki mem, który teraz krąży w internecie, gdzie Andrzej Duda ściska Załęskiego, prawda? I Załęski mówi do niego: pożycz 100 zł, a Duda mówi: nie, mam tylko 50. No to pożycz 50 i 50 będziesz mi winny. Tak, nie? Dokładnie. No, to jest mniej więcej na takiej zasadzie kwestia. Jesteśmy kolegami, więc pożycz dychę, prawda? No i często dzieje się tak, że działamy wbrew naszej woli. Jeśli chodzi o kwestie właśnie finansowe, to właśnie jak ktoś chce stracić przyjaciół albo znajomych, to niech pożyczy im pieniądze. Tutaj można, wiesz co, tutaj można jeszcze coś innego zastosować, ja też byłem świadkiem tego, no pożycz mi stówę, załóżmy, później no słuchaj, no nie mam tego ci, nie mam oddać ci tej stówy, bo naprawdę kiepsko stoję, ale mogę ci w zamian dać coś, co jest warte znacznie więcej, tak. Za tą stówę, tak? No to też jest taka metoda, jak ja często mówiłem, wiesz, w sprawach damsko-męskich, jak kiedyś jedna kobieta się do mnie przykleiła i była taka sytuacja, że ta kobieta robiła różne cuda na kiju, żebym ja nie zniknął z jej życia. W związku z powyższym ona w pewnym momencie powiedziała, żebym jej pożyczył 5000 zł. Ja mówię: kobito, jeżeli jest ona mi będzie spłacać co miesiąc, więc ja będę musiał z nią być, bo będę czekał na te pieniądze, tak? Ja mówię do niej: dziewczyno, jeżeli ty przez szereg lat pracując tu i tu nie byłaś w stanie odłożyć sobie 5000 zł, bo to nie chodziło, że 5000 na perwumy, ale ona musiała wtedy ze spółdzielni wykupić mieszkanie. Ja mówię: i ty nie jesteś w stanie przy takich dochodach odłożyć 5000 zł, żeby wykupić to mieszkanie, które jest dla ciebie ważne, no to o czym my dalej rozmawiamy? To jak ja mam wiedzieć, wiesz, że te pieniądze wrócą? To był też ewidentny efekt, żeby mnie ciągnąć, a dzisiaj powiemy, że nie mam, a w tym miesiącu nie mam, a za miesiąc będę miał i tak dalej. No, kolejny przykład, no. Te metody manipulacji, o których ty tutaj mówisz, to są takie metody osobiste i one mogą być dostosowane do sytuacji i tutaj trzeba uważać na to, dlatego że pomimo tego, że zasada działania jest taka sama i narzędzie jest takie same, ale używa się innych czynników do tego, nie? Tak jak powiedziałeś. My tutaj rozmawiamy na temat sprzedaży i rozmawiamy na temat marketingu, ale pamiętajmy, że w ufologii działa to bardzo, bardzo podobnie. I ja się spotkałem też z tym, że po prostu ten, kto chce przyciągnąć na swój kanał jakieś tam osoby, ze względu na to, że za reklamy ma jakieś tam pieniądze albo oferuje jakieś warsztaty czy jakieś inne, na przykład jakieś tam inne wykłady, na których można się dowiedzieć czegoś, czego nie mówimy otwarcie, no też będzie starał się stosować, ja nie mówię, że każdy, ale spotkałem się z tym, że też stosuje się tego typu
techniki manipulacyjne, które mają za zadanie właśnie przyciągnąć potencjalnych klientów i tak to nazwę, nie? Także pamiętajmy tutaj określić się, czego chcemy. Jeżeli wiemy, czego chcemy, to wtedy nikt nam nic nie wciśnie. No tu jest właśnie ta zasada, czy wiemy, czego chcemy, no bo możemy znaleźć człowieka, jednego czy tam drugiego, który ma swój kanał, mówi o ufologii, o UFO i bardzo często będzie stosował właśnie takie metody, że w postaci tak, że przez program będzie trwał godzinę, przez pół godziny on się będzie błąkał sam ze sobą, nie będzie wiedział, o co chodzi, następnie będzie mówił jakieś rzeczy, następnie powie, no i tu postawmy kropkę i tak naprawdę jak człowiek wyłączy to, tak, to zobaczy, że ten człowiek kompletnie nie powiedział żadnego argumentu, ani niczego merytorycznie nie powiedział, tak? I wtedy każdy powinien się zastanowić, zaraz, czy ja po to brałem, załóżmy, siadałem i tą godzinę swojego życia straciłem, tak? Bo w pewnym momencie ten człowiek działa taką metodą, czy ta osoba, czy te osoby działają taką metodą, że ci ludzie po prostu wiszą przed tym kanałem, bo wiecznie czekają, są prowadzeni jak na smyczy, oni wiecznie czekają, że czegoś się dowiedzą, ale przy jednym spotkaniu, przy drugim spotkaniu i dalej, oni się dalej nic nie dowiadują, nic konkretnego, nie? Więc to jest to, co ty powiedziałeś, Sławku, że trzeba zadać sobie pytanie, po co ja tu przyszedłem, po co ja na przykład... Informacji szukam? Tak, jakich i informacji? Po skończonym programie, czy ja uzyskałem odpowiedź na moje pytania? Oczywiście musimy też zadać sobie pytania. Czy uzyskałem odpowiedź na swoje pytania? Jeżeli nie, czy jestem bliżej uzyskania odpowiedzi na te pytania? Jeżeli nie, czy ta osoba jest w ogóle na tyle kompetentna, żeby mi odpowiedziała na te pytania? Jeżeli nie, no to szukamy dalej i po prostu i tyle, nie? Ale ważne jest tutaj, żeby wiedzieć, czego chcemy, jakich informacji szukamy, na jakie pytania odpowiedzi szukamy. I to jest tutaj bardzo ważne. I to tyczy się wszystkiego. Czy kupujemy... Tak jak mówisz, komputer, samochód, czy szukamy informacji jakichś, nie? Kolejna metoda manipulacji dotyczy tak naprawdę konformizmu. Na przykład ten motyw jest bardzo często wykorzystywany albo był przy badaniach wykorzystywany w dużych miastach. Załóżmy, że pewnego dnia w jakimś tam mieście mała grupa ludzi postanowiła w ogóle zrobić eksperyment i załóżmy zaczęła bardzo szybko biec w jednym kierunku. No i w tym samym czasie grupa, która była z nią zaprzyjaźniona, też to mogła być jakaś tam mniejsza grupa, dołączyła do nich i wspólnie dalej szybko, załóżmy, biegli w tym niewiadomym kierunku. No i wtedy wśród tych pozostałych innych ludzi, którzy nie brali udziału w tym eksperymencie, była taka dezorientacja, bym powiedział, i przerażenie do tego stopnia, że zaczęli biec za nimi, bo coś się dzieje, prawda? Bo coś się dzieje. I to na przykład też, znowu powrócę do tych sprzed dwóch czy sprzed trzech lat, no nie? Kiedy ludzie na Facebooku wywieszali na przykład, o, a ja już dany preparat przyjąłem i się chwalą. I w pewnym momencie ja też jednemu gościowi napisałem, ludzie, ja rozumiem, żeby ktoś wywieszał kwestię, na przykład takie, że wywieszam kwestię, że ja, nie wiem, doktorat zrobiłem. Dziecko mi się urodziło, tak? Albo coś takiego, nie? Książkę napisałem, nie wiem, jestem z czegoś dumny. No ale nie, że ja wziąłem jakieś tam cudo nieprzebadane, tak? I teraz wszyscy wywieszają, że tobie powinno być głupio, że ty tego nie wziąłeś. Więc wywieszanie tego typu informacji 2-3 lata temu to było podobne do tego, jakbyś z Titanica pisał kartkę z życzeniami, no szkoda, że cię tu nie ma, prawda? No. Ja wiesz co, oglądałem pewien program i to też, gdzie robiono badania naukowe na ten temat i to jest dokładnie to, o czym ty mówisz i wyobraź to sobie, że my jako stado działamy w ten sposób, że wystarczą tylko 3 osoby, które zaczną interesować się jakimś tematem. To akurat było robione, ja z tego co pamiętam, to było chyba na ulicach Tokio i przy takim, na głównym skrzyżowaniu, gdzie ludzie przechodzili przez przejście dla pieszych, zrobiono taki eksperyment, że ludzie zaczęli wskazywać coś, co jest w powietrzu. Nie wiadomo, co to jest, ale zatrzymywali się i zaczęli wskazywać. Jeżeli to była jedna osoba, nikt nie reagował. Dwie osoby, tam może kilka osób zareagowało, ale nikt się nie zatrzymał. Ale jeżeli to były 3 osoby albo więcej, wystarczyło tylko 3 osoby, to już znacznie więcej ludzi się zatrzymało i nagle cały tłum zaczynał pokazywać sobie, co tam jest na dachu, co jest w powietrzu, pomimo tego, że tam nic nie było. I ja tutaj chcę tylko zwrócić uwagę, nie wiem, czy też czytałeś o tym, czy oglądałeś, że wystarczy naprawdę
tylko 3 osoby, niewielka ilość osób, żeby pociągnąć za sobą całe tłumy. Miejmy to na uwadze. Nawet jeżeli to jest osoba 2 czy 3, czy nawet garstka ludzi, zadajmy sobie pytanie, tak jak mówiliśmy, czego poszukuję, jakie mam pytania, czy jest to bezpieczne w przypadku preparatów, czy to jest naprawdę coś, czego ja chcę, czy jest to narzucone przez kogoś, nie? Także to jest tutaj ważne, prawda? No ale dobra, kontynuujmy. W ogóle zasadę konformizmu najczęściej, tą zasadę konformizmu najczęściej się wykorzystuje w reklamach, bym powiedział. Na przykład masz reklamę na knajpie. 80% studentów chodzi do naszego klubu, tak? Albo nasza firma ma, nie wiem, 100% zadowolonych klientów, tak? No i w pewnym momencie, no skoro 100% albo 80%, to gdzie my jesteśmy, tak? Po prostu. To jest takie tani chwyt, ale z przykrością stwierdzam, że gro ludzi się na ten chwyt bierze. Kolejna metoda manipulacji, no to może polegać przykładowo na błędnych skojarzeniach. Bardzo często jest tak, że jedziemy gdzieś tam sobie ulicą, no i gdzieś mamy jakąś tam, załóżmy, makietę radiowozu, tak? Samochodu radiowozu, ale my siłą rzeczy będziemy hamowali, dlatego że na pierwszy rzut oka nie wiemy, czy to jest prawdziwy samochód, czy po prostu jest to jakaś makieta, prawda? No i na tym między innymi polegają też błędne skojarzenia, bo nie wszystko, co drogie, jest dobre. Tak. I nie każdy profesor tak naprawdę jest nieomylny, bo gwarantuję wam, że liczba idiotów wśród profesorów procentowo jest taka sama, jak wśród ludzi po zawodówce. I to ostatnie lata właśnie również to pokazały, jakie to autorytety się pojawiały w telewizji, jak tłumaczyły, jakie to są autorytety niesamowite i tak dalej. I to też byli profesorowie. No. Teraz jakoś dziwnie ci profesorowie zniknęli z telewizji, z mediów publicznych, tak? No ale oni na pewno się pojawią, bo to kwestia czasu, prawda? Tylko przykre jest to, że tak jak mój ojciec mówił, póty się kaczka nie nauczy pływać, póki jej się wody w dupę nie nabierze. No, bo tak. Ktoś, kto powinien po prostu widział pewne rzeczy, które miały miejsce, jak ludźmi manipulowano parę lat temu, trudno, żeby się nabrał za następne lata albo za ileś tam miesięcy znowu na te same triki, tanie chwyty, no ale na pewno też tacy, szczerze mówiąc, będą, tak? Będą, tylko że tutaj trzeba pamiętać też o tym, że znowu to dotyczyło pewnych preparatów, tak? Ale to nie musi dotyczyć preparatów. To może być taka sama zasada działania, może dotyczyć informacji, na przykład w tym przypadku. Czytam, ja nie wiem. No na przykład jedną z takich, słuchaj, na przykład jedną z takich manipulacji było, że ile tam, chyba na początku tego roku nagle Google zrobiło niby to pomyłkę, że $1 czy €1 kosztował 6 zł, tak? Tak, pamiętam. Tak, to było i teraz nagle niedawno się okazuje, że to absolutnie nie była pomyłka. Oni tam mówili, o algorytm, coś tam. To nie była pomyłka. To jest badanie, testowanie. Bo jeżeli ludzie zaczną kupować inną walutę, to kwestia złotówki zacznie spadać. Za chwilę powiemy, przejdźmy na euro, prawda? Tak jak to już na przykład Paweł z Czech, prezydent Czech powiedział, że oni muszą przejść na euro niby, nie? W zasadzie dlaczego muszą? No nie muszą, nie? Tak naprawdę, szczerze wam powiem, że jakoś dziwnym trafem w całej Unii Europejskiej, już pomijam kwestię Wielkiej Brytanii, która wystąpiła z Unii Europejskiej, ale jakoś wszystkie państwa jak podpisywały, był tam kazus, że wszystkie państwa mają przejść na euro, tylko jedno państwo nie podpisało, że ma przejść na euro i nie ma obowiązku przejścia na euro. Tym państwem jest Dania na przykład. To też jest bardzo ciekawa sprawa, jak oni to wytargowali, gdzie innych otumanili, a oni raczej... No to jest ciekawe. Wiesz co, to jest indywidualna kwestia, co możesz wynegocjować, a czego nie możesz, dlatego że to zależy od siły danego państwa. Mhm. Może być to siła nabywcza, siła gospodarcza oczywiście i tego, co ty wniesiesz do tego państwa, no ale wiesz, tego to nie wiedziałem, tak powiem szczerze, także no to jest ciekawa uwaga, nie? Jeśli chodzi o to, co mówisz, o tą złotówkę, to było naprawdę ciekawe. Ja wiem, że tam Polska wystąpiła o wyjaśnienie do Google'a. No ja nie wiem, jak to się skończyło, bo... Koniec końców przyszło wyjaśnienie, że to tam niby algorytm był, ale jak zaczęli szukać, no to skąd ten algorytm jest? To się okazało... Ktoś pisze te algorytmy. Tak, to się okazało, że to jest zaciągane z bazy danych. No ale skąd jest ta baza danych? Się okazały jaja jak berety, że to po prostu absolutnie nie było ten, tylko było wpuszczenie w kanał. Kolejna metoda manipulacji, można by ją nazwać prawo oczekiwań. Czyli na przykład manipulant bardzo często będzie wykorzystywał wcześniejsze doświadczenia osoby manipulowanej, by osiągnąć ten skutek, na który przede wszystkim czeka. To jest taka sytuacja. No,
że po prostu przede wszystkim manipulat wyjdzie z założenia, że zawsze się udawało, więc dlaczego tym razem miałoby się mi po prostu nie udać, tak? W związku z powyższym w kwestiach reklamowych można tak samo zrobić schemat, że ktoś na przykład natnie się na jakimś drogim produkcie, bo pomyśli, że skoro drogi, to i dobry, co nie jest prawdą, absolutnie, prawda? I ktoś powie, o, ten produkt był taki drogi i jest rewelacyjny, znaczy jest rewelacyjny, musi być rewelacyjny, skoro był taki drogi. On nie jest, on musi być po prostu rewelacyjny, a dochodzi do takiego stanu, że ten produkt właśnie nie jest taki rewelacyjny. I wtedy właśnie ktoś zaczyna na siłę sam się, wiesz, musiałby stanąć i powiedzieć, ale zostałem nabity w bambuko, nie? I tu jeszcze jedna rzecz, bo tacy ludzie mają tendencję do tego, żeby wciągać w to innych ludzi, dlatego że sami dali się nabić w butelkę. Tak, sami dali się oszukani. W związku z powyższym. Tak, i czym więcej ludzi będzie takich, tym mniejszy wstyd, takim się wydaje, nie? Także na to też trzeba uważać. To jest też tego właśnie tego typu sytuacja. Na przykład inna manipulacja może polegać też na zainteresowaniu. Kevin Hogan kiedyś pokazywał tę metodę w takim swoim wykładzie, który dotyczył NLP i chodziło tutaj o to, aby zainteresować osobę, dając jej praktycznie coś do ręki, no nie? I jeżeli się komuś dało coś do ręki, to wzmacniało się jakby autorytet, że nie mówiło się tylko o czymś, ale weź to dotknij, weź zobacz, jakie to fajne i tak, o, zobacz, jakie to fajne. Czyli już w punkcie wyjścia wpajamy do mózgu, że to jest fajne. No niekoniecznie to jest fajne, może to jest normalne, prawda? Prawda? Ale my już manipulujemy, powiemy, weź zobacz, jakie to fajne, tak? Przykładowo, nie? I też jest to swoistego rodzaju kwestia, na przykład to wykorzystują też osoby, które, nie wiem, łażą po domach i różne rzeczy sprzedają, tak? Weź to zobacz, weź to przetestuj, ale ja tego już z powrotem nie wezmę, tak? Nie? Nie, no ja nie zamierzam stąd wychodzić, żeby po prostu, żeby z tym samym przyjechać, nie po to tu wnosiłem te parę pudeł, nie? Po prostu, nie? No, ja ci to rozłożę na konkretne raty, to ja ci nie wiem, co z tym zrobię i tak dalej, zaczynają się śpiewki, tak? Ale ty możesz zobaczyć, ty możesz wykorzystać. Kwestia z tego zainteresowania też jest tak naprawdę pewnym rodzajem manipulacji. Albo na przykład metoda na ukryte koszty. Więc najpierw musimy wzbudzić w człowieku zainteresowanie, a gdy osoba, której w ogóle ta manipulacja bezpośrednio by dotyczyła, to praktycznie i gdy ona po prostu zdecyduje się, że powie, dobra, okej, podpisuję już tą umowę, tak, no to wtedy ten manipulator zaczyna powolutku ujawniać pewne ukryte koszta, bo skoro już wystarczająco, byśmy powiedzieli, nakręcił tą daną usługę, no to trudniej z tej usługi temu zmanipulowanemu będzie zrezygnować mimo tych ukrytych kosztów. On będzie tak przymykał oko na te ukryte koszty po kolei jeden czy drugi, prawda? Tylko oczywiście nie wszystkie na raz. Nie, no oczywiście, tylko powolutku. Między innymi tego typu metodę manipulacji dotyczącą ukrytych kosztów najczęściej stosują nie reklamy, tylko banki. Tak. To jest kwestia dotycząca banków przede wszystkim, prawda? Kolejny sposób manipulacji to jest taka metoda na gratis, prawda? Że do produktu, do usługi jakiejś za określoną cenę dodawany jest jakiś gratis, który miałby pokazać właśnie, no to właśnie to jest to, co mówię. Jeżeli ty kupisz, to dostaniesz jeszcze garki. A jeżeli garki dostaniesz, to dostaniesz jeszcze coś tam. No to zaraz, przepraszam. Kiedyś reklamowali tą rumbę, czy coś tam, co tam jeździło, łaziło po mieszkaniu i sprzątało, tak? Tak. Ale jeżeli kupisz to w 24 godziny, dostaniesz jeszcze zestaw garków, plus jeszcze dostaniesz coś tam sztućców, za jedyne, nie wiem, 500 zł, ty to dostaniesz za darmo, tak? No to przepraszam, jaka jest właściwa cena tej rumby, skoro tak. To wszystko zaczniemy odejmować, tak? Dokładnie. Szczerze mówiąc. Więc ta metoda... Wiesz, Arturze, te promocje wszystkie to są takie, jak ja to słyszałem, nie wiem, czy to kabaret mówił ktoś, że za połowę ceny kupisz coś, czego normalnie byś za darmo nie chciał, nie? Oczywiście. No to jest też, tak. Też ci powiem jedną rzecz. To jest to, co często jest właśnie stosowane w Black Friday, gdzie tak naprawdę się okazuje, tak. Że to wcale tańsze nie jest. Poza tym powiem wam jako ciekawostkę jedną rzecz. Skąd się w ogóle wziął Black Friday, bo nie wiem, czy wiecie. Bo Black Friday, że są tańsze ceny, po sezonie bawełnianym właśnie sprzedawano niewolników. I dlatego stąd się wzięła nazwa Black Friday, prawda? Bo w piątek po sezonie bawełnianym sprzedawano tych niewolników, z których za specjalnie już nic nie dało radę wykrzesać
i sprzedawano ich za połowę ceny i stąd się wziął właśnie Black Friday. A dzisiaj nawet jak przypomnijmy idziemy... tutaj, że Black to jest czarny po angielsku, czarny piątek, tak? Tak? Także ten czarny piątek to widać, że chodzi o kolor skóry, a nie o jakieś tam inne rzeczy, nie? Zgadza się. No i tutaj wiecie, jest tego typu sytuacja właśnie, że tak to nazwijmy to przede wszystkim, te gratisy jakoś tam funkcjonują, które w ogóle nie są gratisami. My idziemy, widzimy kartkę, coś kosztuje 500 zł przekreślone, a to powinno kosztować 200, a to nigdy 500 nie kosztowało, tak? Ogólnie. Tak to wygląda. Można też manipulować, przywołując pozytywne emocje. Taka manipulacja bardzo często jest z kolei wykorzystywana w biurach podróży, że dla porównania jest jakiś taki mały kontrast. Na przykład, że mamy dwutygodniowy wyjazd do Egiptu za cenę 3000 zł, termin jakiś tam all inclusive, coś tam, prawda, i tak dalej. No i tutaj tak naprawdę można tak naprawdę tak przedstawić ofertę, ale jest ona trochę zimna, trochę sztywna, tak? Ale jeżeli przedstawimy tą ofertę w postaci dwutygodniowy wyjazd do słonecznego Egiptu z niesamowitym klimatem, u nas już tylko za zaledwie 3000 zł, prawda? No to brzmi to inaczej. Przywołujemy pozytywne emocje, wspaniale, jest nam ciepło od razu, jak to czytamy, a nie tam, prawda? Jeszcze dodatkowo gwarantujemy ci niezapomniane przeżycia. Kiedyś też tam leciałem na Rodos, to po prostu mi rozszabrowali, okradli na lotnisku bagaże, ale no, też tam było wcześniej, że... Słucham? Naprawdę. Poważnie, ja pamiętam, że jak wysiadałem z samolotu, była sytuacja, że to była też śmieszna sytuacja, bo leciałem się na Rodos zaręczyć z dziewczyną i do torby włożyłem złoty pierścionek, powiem ci. I była sytuacja taka, że jak wysiadałem z samolotu już na Rodos, to autentycznie jak wsiadałem do tego autobusu i patrzyłem przez okno, widziałem, jak wyjmowali z luku bagażowego mój bagaż, który był suwak rozpruty. Oczywiście z tego bagażu, wyobraź sobie, nie zginęło nic w postaci aparatów, które były dużo droższe niż po prostu, niż ten cały pierniczony, głupi pierścionek, tak? Natomiast efekt tego był właśnie taki, że też tam miałem w ofercie, że niezapomniane przeżycia będą, no były przeżycia niezapomniane. Koniec końców był to też taki sygnał dla mnie, powiem ci szczerze, bo z tą osobą nigdy potem nic nie wyszło i nigdy się nie związałem w jakimś tam stopniu, więc ja też się cieszę, to był jakiś taki znak, bo ja dużo w życiu miałem jakichś takich znaków, powiem ci szczerze. Co ja miałem mówić właśnie, że no... I naprawdę Bogu dzięki, że tam do niczego jakoś nie doszło. No ale tutaj właśnie jest ta sytuacja, że kiedy psychologowie między innymi przeprowadzali testy i potwierdzili właśnie skuteczność tej metody, jeśli chodzi o biura podróży właśnie, że wystarczy, że damy ładne słowa, ubierzemy to, możemy gówno w złotym papierku sprzedać, ale po prostu, żeby ładnie to ubrać i tak dalej, nie? Opakowanie musi być bardzo ładne i na to się każdy klient nabierze, a nieważne, co jest wewnątrz, nie? I to są te wszystkie, te, czy to są środki czystości, czy to jest żywność, czy cokolwiek innego, po prostu musi być ładne, kolorowe opakowanie, które przyciąga wzrok. Jasna sprawa. Kolejna sprawa, inna metoda manipulacji, to jakieś drogie działanie musimy poprzedzić troszeczkę tanim, czyli na przykład zepsuł nam się jakiś komputer, sami nie potrafimy go naprawić, więc go oddajemy tam do kogoś, żeby nam ten komputer zrobił. On nam go robi, powiedzmy, załóżmy za 50 zł, bo tam drobna sprawa była, na piwo wziął te 50 zł, a następnie mówi nam, że on to przejrzał, ale wypadałoby w tym komputerze jeszcze wymienić kartę graficzną, ale on akurat taką bardzo podobną ma, pasującą do tego komputera naszego, prawda? I ona nam się idealnie nada do naszego komputera, on nam może ją sprzedać za jedyne 500 zł, tak? A załóżmy, efekt tego jest taki, że ty byś tą kartę kupił za 100 zł, nie? Tak. Załóżmy, de facto. To też jest jeden z takich mechanizmów, prawda? Bardzo lubię takie mechanizmy manipulacji, które można by określić jako niezobowiązująca rozmowa, prawda? Bo w ogóle z badań wielu psychologów wynika, że jeśli osoba ma ulec danej ofercie, to ona wcześniej czy później ulegnie tej ofercie, jeśli temat właśnie docelowy poprzedzi jakaś taka niezobowiązująca rozmowa o takich mało istotnych problemach, w której te właśnie opinie wielu rozmówców będą bardzo do siebie podobne. Zrobimy niezobowiązującą rozmowę i w ten sposób ciebie nakłonimy do czegoś, prawda? Można zrobić też manipulując, albo często się robi, żeby, no na przykład, wypuścimy maila, tylko niech nikt z was tego maila nie czyta, tak?
No, to ci gwarantuję, że wszyscy to przeczytają, nie? No, oczywiście, że tak. To jest taka metoda, która się nazywa złudne zaprzeczenie. Na przykład, jeżeli ja powiem, nie myśl nigdy o czerwonym samochodzie, prawda? To nasz mózg nigdy nie przyjmuje słowa nie. Dokładnie. Wyrazu nie. Wtedy na bank pomyślimy o tym czerwonym samochodzie, żeby wiedzieć, o czym mamy tak naprawdę nie myśleć, tak? Tak. No. Czyli po dokładnie prostu, tak. Być zasady, lepiej zgrzeszyć i żałować, że się nie zgrzeszyło, nie? No. Także coś z tego po prostu jest, nie? Prawda? Oczywiście to wpychać na siłę kwestię odwrotną można. Nigdy nie myśl o tym, że zostaniesz kimś tam, tak? Nie? Ale ty, bo wtedy byś zobaczył coś tam, tak? To są metody pewne metody manipulacyjne. Inną metodą może być na przykład takie yin-yang, czyli dobry i zły. To jest taka technika stosowana bardzo często, albo stosowana przede wszystkim do zmiękczenia osoby, na której jest właśnie stosowana manipulacja. Ta metoda jest bardzo popularna i zapewne większość osób by ją kojarzyła z jakichś tam filmów, z przesłuchań, że jest, prawda, dobry i zły policjant, no nie? Na tej zasadzie. To jest metoda manipulacyjna polegająca, zasada kija i marchewki, polegająca przede wszystkim na zmiękczeniu człowieka, żeby on gdzieś tam Artur, wziął... to nie tylko to, dlatego że jeżeli, załóżmy, pewna firma X ma monopol na pewne, na przykład usługi, załóżmy, że są to usługi i po to, żeby nie być posądzoną o to, że jest to monopol, dlaczego takaż firma nie wypuści, nie założy jakiejś tam drugiej firmy słupa, która będzie podlegała pod tą macierzystą firmę, ale która będzie oferowała okropne, ale to okropne usługi z tej samej dziedziny. I wiadomo, że dajemy ludziom iluzję tego, że my mamy jakąś tam iluzję wyboru, że mamy wybór, że nie jest to jedyna firma, natomiast tamta firma w ukryciu tak naprawdę działa w imieniu tamtej firmy macierzystej, która po prostu chce wzrosnąć i która się rozwija w jakiś sposób. Nie? Coś takiego też jest stosowane i moim zdaniem to jest to jest sposób po prostu też na oszustwo i na manipulację. Też trzeba pamiętać o tym. Nie? Jasne. Kolejny przykład to kwestia bezinteresowności, prawda? Bo za darmo to nawet i powiem ci szczerze w gębę nie leją, prawda? Sprzedawca po prostu udaje, że w ogóle mu nie zależy. Ja nie muszę sprzedawać tego produktu, wiesz? Ja nie muszę sprzedawać tego produktu, ale ogólnie stara się negować inne produkty, tak? Tak. Więc my wtedy zaczynamy zabiegać. No, zabiegać zaczynamy o to, że przecież, kurde, nam to się należy. No, po prostu znów powrócę do sprzed 3 lat i pani Krystyny Jandy. Ona wręcz nie może się doczekać, po prostu kiedy coś nastąpi, ona nogami przebiera, ona i tak dalej, no nie? No ale kiedy to w końcu będzie, no nie? Tak. Takie metody, które ona w sumie stosowała, prawda? Budowanie napięcia i oczekiwania, że ludzie czekają naprawdę z otwartymi ramionami, czekają na to, aż przyjdzie zbawienie. No ale oczywiście tutaj musi być też strach, nie? Że no coś oczywiście. Tam pójść nie tak, nie? Do strachu też musimy dorzucić i wtedy taka niepewność i musisz szybko podjąć decyzję, prawda? No to na tym też polega i na tym też funkcjonuje na przykład manipulacja telewizji, bo tak naprawdę zastanówmy się szczerze, ile pozytywnych rzeczy mówi telewizja albo ile pozytywnych rzeczy mówią media tak naprawdę, tak, wiadomości, a ile mówią przykładowo negatywnych rzeczy, że gdzieś jest wojna, że gdzieś jest głód, że coś się stało, że nie wiemy, co będzie dalej i tak dalej. No, jeżeli coś jest przyjemne, to nie za bardzo się tego słucha. Bardziej się słucha czegoś, co podnosi adrenalinkę, prawda? I tutaj chciałem powiedzieć o takiej, podeślę ci taki fajny rysunek, też bardzo ciekawy, który będziesz mógł załączyć. On dotyczy tego mechanizmu gry na emocjach, czyli najpierw musi być strach, prawda? Czyli media będą bardzo często używać tego strachu, żeby kreować jakąś sytuację polityczną kraju, odwracać uwagę od istotnych problemów, tak? To nawet było, jak Stany Zjednoczone atakowały Irak i wmawiały, że tam jest broń chemiczna, wszystko i tak dalej. Co się okazało, żadnej broni chemicznej nie było, no ale złoto Iraku zniknęło, tak? Tak. Po prostu, nie? To też tego typu rzeczy były. No i oczywiście kolejnym przykładem tego strachu będzie kwestia polowania na czarownice, które oczywiście później no, należy jakoś tam zlikwidować i tak dalej, ale możemy to fajnie budować, bo zależy z której strony na to spojrzymy. Albo ze strony strachu,
albo ze strony współczucia. Jest taki rysunek, ja ci go wyślę. On pokazuje, jak jest taki umierający jakby żołnierz, tak? I drugi żołnierz daje mu butelkę wody. W poprzednim odcinku ja już umieściłem. Ja wiem, co to jest za rysunek. A z innej strony jest ten przyłożony karabin, prawda? Dokładnie. Prawda? I to teraz zależy, jak to sobie obetniemy, nie? Tak, zależy, jak to sobie obetniemy i tak będziemy sobie brali. Wtedy możemy podkręcać już sympatię albo antypatię. To już jest kwestia czystej manipulacji, prawda? Oczywiście zawsze, jeśli chodzi o manipulację, to będzie musiała towarzyszyć w jakimś tam stopniu dezinformacja. To jest też istotna sprawa, ponieważ obok tej prawdziwej informacji, która często jest niekorzystna dla mediów, wypuszczana jest zawsze jakaś kontrinformacja, która ma na celu jakby zniwelować tą falę uderzeniową tej pierwszej właśnie informacji, która nadejdzie. Czasami w ogóle media starają się, szczerze mówiąc, zatuszować pewne, tą pierwszą informację jakimś, nie wiem, zmyślonymi bredniami, tak? To jest też zawsze można jakiegoś fejka puścić, żeby coś zniwelowało, tak? Dajmy na to. Na tym też polega pewien schemat manipulacji, że puszczamy dużą kaczkę jakąś, prawda? Znaczy puszczamy jakąś dużą, ważną rzecz, no ale też jakąś kaczkę, która mogłaby to zniwelować, szczerze mówiąc, nie? Wiesz co, ja tutaj muszę skomentować, bo jeśli chodzi o to, to ja zauważyłem, że tego typu informacje wypuszcza się tak, rzeczywiście są tam pewne dezinformacje, ale ja spotkałem się z czymś takim, że dezinformacje wypuszcza się po to, żeby paradoksalnie wzbudzić zaufanie tych widzów, którzy oglądają na przykład nasz kanał, nie? To znaczy ja mówię tutaj o mass mediach, ok? Ja nie mówię tutaj o mediach alternatywnych, nie? I z tego też względu nagłaśniamy pewne dezinformacje, a później przyznajemy się do tego, no tak, rzeczywiście, no to nie było prawdą, ale widzicie, jak musimy być uważni i jak ostrożni, żeby po prostu zwracać uwagę na tych jedynych ekspertów, na tych specjalistów, którzy mają ku temu kwalifikacje, autoryzacje i jakieś tam inne jeszcze rzeczy, a tak naprawdę to jest wszystko zrobione po to, żeby teatrzyk po prostu odgrywać taki, żeby ludzie, żeby zdobyć zaufanie ludzi po prostu dzięki nadawaniu jakichś tam programów i jakichś tam po prostu rzeczy, nie? Mhm. Także to jest tutaj też moim zdaniem bardzo ważne, na to trzeba zwracać uwagę. No i po prostu weryfikować, nie? No dobrze, Arturze, masz tam jeszcze coś? Dwie krótkie rzeczy. Pierwsza to jest jeszcze priorytet informacji, czyli rzecz polega na tym, że jeśli chcemy coś pominąć, to po prostu w ostatnich minutach, sekundach dajemy, tak? Więc na krótko. Kogoś przeprosić, nie? Na antenie, no to wiesz, przez pół godziny będę gadał o czymś innym, a w ostatniej minucie go przeproszę, tak? Więc tak. Na to ostatnią minutę nikt nie zwrócił uwagę. Natomiast trzecia rzecz, którą bardzo lubię w kłamstwach, manipulacjach, są sondaże, prawda? Statystyki, bo ja zawsze powtarzam, że statystycznie szedł facet z psem i statystycznie każdy miał po trzy nogi, tak? Statystyki se ułożę tak, jak będę se chciał ułożyć i mogę nimi elegancko manipulować. Nikt tych statystyk nie sprawdza. Bo to jest bardzo popularne, że no na przykład zacznie mówić, że 80% przyjęło ten preparat. A co, sprawdzałeś, badałeś? Kto ci dał? Dokładnie. Jeżeli na przykład podstawy tych statystyk były fałszywe, to i statystyki są fałszywe, prawda? Taka jest mało tego, my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych informacji, a ja dowiadywałem się tutaj w Anglii, nie wiem jak to działa w Polsce, żeby mieć dostęp do tych wszystkich informacji, z których możesz wyciągnąć jakieś tam statystyki i jakieś tam wnioski, ty musisz mieć do tego autoryzację, musisz do tego ukończyć odpowiedni kurs, oczywiście zapłacić pieniądze. I mało tego, jeżeli zdobędziesz takie kwalifikacje do tego, żeby uzyskać dostęp do takich informacji, ty później jesteś zobowiązany, żeby je rzetelnie przekazywać, tak? Ale możesz stracić tą autoryzację właśnie, jeżeli złapią cię na przykład na jakimś nierzetelnym przedstawianiu faktów. I teraz załóżmy, wracając do sytuacji sprzed 3-4 lat, że pan profesor albo grupa profesorów przedstawiła jakieś informacje w oparciu o interpretację swoją, jakąś tam, tak? Ty wyciągasz inne wnioski i pomimo tego, że masz kwalifikacje,
tak, do tego, żeby wyciągać wnioski i żeby używać tych informacji, można posądzić ciebie o to, że to są fake newsy, że ty przekazałeś nierzetelne informacje i z tego też powodu możesz stracić kwalifikacje, a co za tym idzie dostęp do tych informacji, do tych na przykład wszystkich, no ja nie mówię statystycznych, ale do tych, jak to się nazywa, tych wszystkich, co się robi, formalne tam badania jakieś tam opinii publicznej, czy na przykład spis ludności, czy jakichś innych rzeczy. Po prostu tracisz do tego dostęp, no i niestety jest pozamiatane. Dlaczego? Dlatego, że przeciwstawiłeś się na przykład jakiemuś gremium profesorów, którzy promowali jakąś tam narrację, nie? Tak jak to miało miejsce 3-4 lata temu, prawda? No także ja powiem szczerze, że tak jak mówisz, to nie jest do końca wiarygodne, dlatego że tego typu rzeczy można interpretować w zależności od tego, kto jaką ma wiedzę i kto do czego dąży, nie? U nas też tak się robi, u mnie w pracy, że bardzo często, jeżeli mamy zły news jakiś dla klienta, dlatego że jakiś budynek na przykład nie przechodzi jakichś tam obliczeń, przedstawiamy to wszystko w taki sposób, żeby to było pozytywne i żeby pokazać, że tylko niewielkie rzeczy trzeba tutaj dopracować i podciągnąć i wszystko będzie ok. A nie mówimy mu na przykład danemu klientowi, że no słuchaj, ten budynek jest do bani tak naprawdę. No niestety, no musisz go całkowicie przeprojektować, nie? Także to jest wszystko kwestia tego, w jaki sposób po prostu przedstawimy te informacje. Także wiesz, tak. To jest tak, jak ja w Szwajcarii kiedyś brałem, na przykład też szukałem pracy, ja potem słuchałem, że ty jesteś wspaniały, bardzo fajny, inteligentny, odczytalny i tak dalej. I potem następowało ale. Koma, ale, tak. Ale, no, ale nie u nas, nie? Tak. Na przykład. Ale my szukamy kogoś innego. Tak. No to no, jest dokładnie. Na tej zasadzie, nie? No, zgadza się. Niestety tak jest, nie? Arturze, masz jeszcze coś do powiedzenia? Nie, takich 25 metod, które tak warto tak. Zwracać na nie uwagę przede wszystkim, nie? To wiecie co, ja tutaj jeszcze skomentuję. Wszystkie te metody, które omówiliśmy, to są metody takiej manipulacji, jeśli chodzi o sprzedaż. Dlaczego? Dlatego, że marketing, wiadomo, że nasza cała gospodarka i cały nasz świat niestety, naprawdę niestety, polega na wzroście gospodarczym, cokolwiek to jest, i polega na tym, na konsumpcjonizmie, co tu dużo gadać, tak? Czyli czym więcej konsumujemy, tym więcej mamy, co jest całkowicie nielogiczne dla mnie i to jest zaprzeczenie po prostu egzystencjalnej wartości każdego gatunku biologicznego. I z tego też powodu, no moim zdaniem, to powinno być wyeliminowane. Także weźmy pod uwagę to, że jeżeli mamy informacje, to o czym mówiliśmy poprzednio, jeżeli mamy wiedzę, jeżeli mamy informacje, budujemy sobie tą bazę danych, no to na podstawie tej bazy danych my będziemy w stanie wyciągnąć wnioski odnośnie tego przede wszystkim, czego chcemy, czy my naprawdę to chcemy, czy nie, tak? Jeżeli mamy tutaj to z doświadczenia, powiem wam, do czynienia z ludźmi, którzy na przykład chodzą od domu do domu i sprzedają nam coś, po pierwsze, nie wpuszczać ich do domu, ok? Pamiętajmy, że zawsze są magiczne słowa. To, o czym ty mówiłeś, że jeżeli jesteśmy w markecie, ktoś nas czymś częstuje, a później oczekuje, że my weźmiemy jakieś produkty, to zawsze można powiedzieć tak, dziękuję bardzo, no muszę się zastanowić. Jeszcze potrzebuję kilku minut, żeby się zastanowić. No to no. Idziecie dalej, nie? I nie jesteście wcale zobowiązani, pamiętajcie. I tak samo ma się sprawa, jeśli chodzi o inne rzeczy, czy nawet te informacje, które są przekazywane na tych alternatywnych kanałach. Dobrze, przyjmuję twoje informacje, ale muszę je zweryfikować jeszcze i zestawić z innymi informacjami. I po prostu, jeżeli ktoś nie chce wami manipulować, to po prostu zrozumie to. A jeżeli ktoś zaczyna bardzo... Może nawet nie agresywnie, ale bardzo. Ale przede wszystkim wywierać presję czasową. Tak, wywierać presję, czy czasową, czy jakąś inną. I przede wszystkim zaczyna wam mówić, obgadywać na przykład jakieś inne osoby, bo tamte osoby, tamte firmy mają coś innego, ale to nie jest do końca to, co wy chcecie. No, trzeba po prostu być świadomym tego, że takie manipulacje istnieją i trzeba wiedzieć przede wszystkim, trzeba to po prostu rozpoznawać, nie wiedzieć, czego chcemy. Baza danych, którą budujemy, i to jest tutaj najważniejsze.
No dobrze, Arturze. Coś jeszcze, czy możemy kończyć? Zostawiamy z tą wiedzą naszych słuchaczy i niech zrobią pozytywny użytek z tego. Jasna sprawa. No dobrze, dziękuję Ci, Arturze, w takim razie i do zobaczenia następnym razem. Zobaczymy, o czym będziemy rozmawiali. No i dziękujemy Wam za uczestniczenie, za oglądanie nas. Pozdrawiamy.